dzisiaj zamiast Vlogmaj zapraszam Was dzisiaj na nowy haul, czyli po prostu film z zakupami do domu. Pokażę Wam, co kupiłam we Wrocławiu już po przeprowadzce do domu. Naprawdę są to fajne rzeczy. Jeszcze tego nie widzieliście, także zapraszam do oglądania. Nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. I słuchajcie, zaczniemy od sklepu. English Home to był pierwszy sklep, w którym zrobiłam właśnie zakupy od razu po przeprowadzce. I powiem Wam, że mega się zaskoczyłam. Jest to sklep totalnie pastelowy, a jak wiecie, ja pastele uwielbiam, ale flamingi dzisiaj też będą. I w English Home naprawdę bardzo duże przeceny, do -70% nawet, także spoko, spoko. No i słuchajcie, zaczęło się zakupy od pater. W ogóle bardzo dużo pater będzie, patery uwielbiam, z tego względu, że można na nich przechowywać kosmetyki, biżuterię, ale też tak standardowo ciasteczka, owoce. No i słuchajcie, kupiłam paterę pierwszą, taką największą. Bardzo mi się spodobała, ponieważ jest nietypowa. Dla niektórych może być kiczowata, mi się mega, mega podoba. Na górze jest filiżaneczka i dalej mamy dwa talerzyki i ta patera jest dość spora i słuchajcie, ona była przeceniona ze 160 zł na 48 zł, więc jest to naprawdę dość duża przecena. Mega mi się podoba, mega mnie zauroczyła, jest naprawdę taka bardzo, bardzo słodka i docelowo myślę, że będzie właśnie stała w kuchni i tutaj będę różne owoce przechowywała. Także oto jest pierwsza patera. Druga patera, która jest naprawdę też taka urocza, już jest o wiele mniejsza, jest w kolorze białym i to, co mnie zauroczyło, to właśnie takie delikatne, różowe, pastelowe wykończenia, czyli tutaj mam serduszko i dalej takie wykończenia, tak. I słuchajcie, ta patera kosztowała 32 zł, przeceniona z 65 zł. No i ta patera, myślę, że na toaletce będzie najładniej wyglądała, tak mi się wydaje. I kolejna patera, żeby tutaj nie być gołosłownym, że pater tutaj nie brakuje, to mogliście już widzieć na Instagramie i tą paterę przechowuję w szafie. Ja bardzo chcę, żeby właśnie w szafie też fajnie wszystko wyglądało. Ta patera chyba 25 zł kosztowała, nie pamiętam. I przechowuję ją w szafie w łazience i ustawiam tutaj sobie na niej kosmetyki, które najczęściej używam i po prostu też fajne to jest, bo nie marnuje mi się, jak jest szafka wysoka, to można sobie tu poukładać. Jest naprawdę coś super. I patera ostatnia, już obiecuję, ale słuchajcie, była tak tania, że no, stwierdziłam, że się na nią skuszę, kosztowała 9 zł. No to już jest taka płaściutka patera, ale też można sobie tutaj poustawiać może jakieś większe kosmetyki, może jakieś żele pod prysznic czy coś takiego. Także to kupiłam, jeśli chodzi o patery. Kolejne rzeczy z English Home, które kupiłam. Uwaga, jest to coś słodkiego. Taka oto deska w kształcie serduszka. Przeceniona była z 55 zł na 27,45. O, takie bambusowe serduszko, coś w tym stylu, po prostu taka deseczka. Myślę, że i do krojenia, i do podania będzie fajnie wyglądała. A, z desek, jeszcze jedna deska tutaj jest. Oczywiście też musi być z wykończeniem pastelowo-szarym, tak jak u mnie wszystko jest. Tym razem to jest szare wykończenie. Taka deska kosztowała z 50 zł, przeceniona na 24,95. Proszę bardzo, taka zwykła, o. Ale właśnie, tak jak mówię, desek mi trochę tutaj brakowało. Z kolejnych rzeczy w English Home, słuchajcie, skusiłam się na ręczniczki. Już Wam pokazuję, jak te ręczniki wyglądają. Generalnie właśnie, jeżeli chodzi o pielęgnację, to powiem Wam, że codziennie zmieniam ręczniki, bądź też wycieram twarz po prostu ręcznikami jednorazowymi, żeby było to jak najbardziej higieniczne i przez to, że te ręczniki ciągle są prane, po prostu mi się niszczą i znalazłam dość fajnych cenach ręczniczki. Słuchajcie, pierwszy jest taki zwykły, biały. One są takie troszkę większe, bo były też jeszcze mniejsze, ale ja wolę takie. Tutaj się różnią te ręczniki wykończeniem. Ten ma takie kwiatki, takie frędzelki. I ten ręcznik, słuchajcie, kosztował 7,61, przeceniony z 22 zł, więc dość spora promocja. Kolejny ręcznik również za 7,61, tym razem ma wykończenie takie, z takim kwiatkiem i również te frędzelki, również jest taki sam i przeceniony również z 22,90. I kolejne ręczniki są już troszkę mniejsze, ponieważ są takie kwadratowe i te ręczniki kosztowały 4,95 z 9,90 przecenione, więc tak, jest taki zwykły kwadracik biały, kwadracik różowy i kwadracik szary, więc ręczniki do twarzy już tutaj mam zakupione, tego mi jak najbardziej brakowało. Kolejna rzecz w English Home, chciałam powiedzieć Home & You, którą kupiłam, jest to taka przykrywka, zobaczcie, taka pastelowa z diamencikiem, serduszko i jest to przykrywka na kubek. Często po prostu chcę odstawić jakiś kubek, wiadomo, czasem jakieś coś wleci, jakieś, żeby po prostu, żeby to było albo żeby nie wystygło, albo coś do lodówki wstawić i to kosztowało 7,90. Nie mam pojęcia, z ilu to było przecenione, no mniejsza. Kolejne rzeczy, słuchajcie, które kupiłam w English Home, czekajcie, bo tutaj
było kilka siatek. Dobra, mam przede mną. Nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że to właśnie są formy do lodu. No. Zobaczcie, takie silikonowe i tu się wlewa wodę i się robi w tym lód. Jeśli to jest to, to mi się wydaje, że to będzie bardzo fajne, bo zobaczcie, jaki to będzie kształt. Takie pałeczki lodowe. I było to przecenione na 7,90, więc jest to dość niedrogo w kolorku miętowym. Kolejna rzecz, której potrzebowałam, nie mam żadnego naczynia żaroodpornego do piekarnika i znalazłam takie przepiękne. Były w ogóle różne wielkości, to było największe, były jeszcze ciut mniejsze i dużo, dużo mniejsze. Stwierdziłam, że chyba warto jednak mieć większe naczynie, gdyż nawet jeśli mam jakąś mniejszą rzecz do podgrzania czy do zrobienia, to będzie jak najbardziej ok, z tego względu, że no zawsze może tutaj zostać miejsce, a jak jest za małe, to wiadomo, może być źle. I to było przecenione ze 100 zł na 24,95. Zobaczcie, tutaj mamy takie różowe wykończenie pastelowe, było też z białym. Tak jak mówię, no ten sklep jest cały pastelowy i go uwielbiam, będę zaglądać bardzo, bardzo często na pewno. Kolejna rzecz, jaką kupiłam, to nóż. No i nóż, słuchajcie, też musi być z różową rączką. Był przeceniony z 75 zł na 37,45. I ostatnia rzecz z English Home, którą tutaj mam, jest to taki zestaw misek. Mi się wydaje, że takie miski będą właśnie fajne też do lodówki, żeby coś stawić, jak coś zostanie, to zawsze lepiej to przykryć. I słuchajcie, trzy miski kosztowały 32,45, przecenione z 65 zł. One są w takim fioletowym kolorze, fioletowy, pastelowy i każda ma przykrywkę, to jest rozmiar największy. Tutaj mamy rozmiar mniejszy i jest jeszcze najmniejszy. Także myślę, że cena całkiem spoko, a nawet same miski, ale śmierdzą plastikiem, trzeba je umyć. Nawet same miski bez tej przykrywki też fajnie wyglądają, także skusiłam się na to. I oto, słuchajcie, były zakupy z English Hope. Następnie, słuchajcie, Kik. W Kiku byłam no, dość niedawno, to są moje najnowsze zakupy i pisaliście mi, że są rzeczy flamingowe, tak, duże rzeczy flamingowych, ale jednak nie potrzebuję takich rzeczy typu słoiki, bo już naprawdę słoików ze słomką mam, jakiś świeczek, pierdół też mam, chciałam coś większego i to, jak zobaczyłam w gazetce, to zakochałam się, słuchajcie, jest to neon flaming, nie mam niestety teraz przy sobie baterii, żeby wam pokazać, jak to wygląda, ale uważam, że to jest tak piękna ozdoba, ja widzę to, że to będzie stało na moim biurku, albo na przedpokoju, albo na szafce nocnej, jest takie śliczne i moim zdaniem jest to nie tylko ozdoba taka wakacyjna, również, o można nawet to powiedzieć, również wiosenna i przez cały rok to może umieszczać, bo wiecie, że ja kocham flamingi, także dzięki za cynk. Słuchajcie, byłam też w Guce, no i mówiłam, że nie potrzebuję słoików ze słomką i tak dalej, ale jednak na słoiki się skusiłam, ale na takie nietypowe. Była tam jakaś promocja, że druga rzecz jest minus 50%. Jeden słoik kosztował 7 zł, więc drugim był, słuchajcie, za 3,50, więc jest to bardzo, bardzo fajna cena. I uwaga, to są takie słoiki, już wam pokazuję może pierwszy, jak on wygląda. One są takie właśnie nietypowe pod względem kształtu, ponieważ są takie, takie, nie wiem, jakby to powiedzieć, baryłkowe. O, i mamy różowy kolor i kolor taki zielony. Coś takiego. Bardzo, bardzo mi się to spodobało, a cena niedroga, 7 zł, a drugi, tak jak mówiłam, za połowę, także spoko. Słuchajcie, teraz może przyszedł czas na Rossmana, albo nie, na ATAP. Słuchajcie, ATAP. Tego sklepu też nie znałam. Wiem, że rzeczy z ATAP są w Home & View, ale tak oddzielnie w ATAPie jeszcze nigdy nie byłam i kupiłam foremkę na lody, na lód właściwie, no bo wiadomo, lato, potrzebuję jakiś foremek i tak jak mówię, moje założenie jest, że wszystko ma być śliczne, piękne, białe, szare, pastelowe, czarne, ewentualnie, także mam taką foremkę. 15 zł kosztowała usteczka, usteczka. Kolejne rzeczy, które kupiłam w ATAPie, są to takie ściereczki, przecenione z 30 zł na 11,90. Zobaczcie, fajnie w ogóle wyglądają, fajnie zapakowane i oczywiście kolorki szary, pudrowy, różowy i biały. To są takie ściereczki do kuchni, zaraz wam pokażę, dość duże nawet są, więc uważam, że spoko. No a ścierki też często trzeba prać, więc dużo tego potrzebuję. Kolejna rzecz z ATAP z promocji są to takie foremki. W ogóle nie mam żadnych foremek, więc stwierdziłam, że fajnie byłoby jakieś mieć. Za 6 zł z 15 przecenione, to są takie babeczki. O. No i takie są foremki. Następnie to pokazywałam wam na vlogu, że to kupię. Ja bardzo lubię sypane herbaty, ale takie zaparzacze, które są zamykane, bardzo często są dla mnie za małe. I jeżeli są jakieś zaparzacze, to często też takie najdrobniejsze herbatki wypadają z tego, a wydaje mi się, że ten kod będzie super. Słuchajcie, już wam pokazuję. To się tak zaczepia,
na brzegu szklanki i wtedy tutaj sobie wsypujemy, jest to dość duży pojemnik, jak widzicie, i można tutaj wsypać i te dziurki są naprawdę bardzo, bardzo małe, więc nic tutaj nie wypadnie, uważam, że to jest super sprawa. To było dość drogie, ponieważ to kosztowało 25 zł, ale no mówię, to jest świetne, plus zobaczcie, coś dla fanów kocików. Mamy tutaj takiego kotka i on właśnie tak będzie z kubka wystawał, tak to będzie wyglądało, a tutaj jest ten dość duży pojemnik, także to jest bardzo fajne. I jeszcze sobie kupiłam coś w Atabie, jest to, to nie jest wosk, właśnie bardzo chciałam wosk, ale nie było wosku z tego zapachu, jest to taki, taka świeczka po prostu z kringla, najmniejsza, za 12 zł o zapachu mango. I powiem Wam, że ten zapach po prostu tak mnie uwiódł, oj, jest naprawdę śliczny, no i po prostu będę sobie odpalała tą świeczkę. Jak ją wypalę, jak mi się spodoba, jak będzie intensywnie pachniała, może dużą kupię, bo z kringla woski miałam, ale nie miałam nigdy świeczek. Z Janki kiedyś miałam świeczkę, się zawiodłam, bo w ogóle nie pachniała i też się spotkałam z wieloma opiniami, że Janki są średnie, jeżeli chodzi o świece, woski są bardzo fajne. Dajcie znać, jak jest z jakością świecek, z kringla świecek. Dobra, i przechodzimy teraz do Rossmana. Podnajdę tą siatkę rossmanową, dobra. Mam tutaj, słuchajcie, aż dwie siatki rossmanowskie, pyk, pyk. No i właśnie mówiliście mi, że w Rossmanie są flamingi, także proszę bardzo, kupiłam pierwszą rzecz flamingową. Uwaga, jest to taka ścierka, dżunglowa. No i zobaczcie, ile tu jest tych flamingów, widzicie to? No naprawdę, bardzo dużo, a z przodu wygląda to mniej więcej tak. I ta ścierka, w ogóle to było przecenione, poprzeceniane były, chyba za 9 zł była ta ścierka, bardzo fajna taka, ona jest chyba z mikrofibry, także będzie super. No i kupiłam również rękawice kuchenne, były też różowe, flamingowe. Powiem Wam szczerze, że mi się za bardzo różowe nie podobały, bo nie chcę zbyt intensywnych kolorów tutaj wprowadzać, bo to nie było pastelowe, ale te jungle z dżunglą, bardzo mi się spodobały te rękawice. One chyba kosztowały 16 zł, jest ich dwie. Także fajnie, fajnie wyglądają, naprawdę, bardzo ładnie, myślę, że takie wiosenne rękawice będą, jak znalazł. Kolejną rzecz, którą kupiłam, no naprawdę interesująca sprawa, zapalniczka, ale powiem Wam, że była jakaś na promocji, jakoś mało kosztowała, chyba 4 zł, a ostatnio chyba za 15 kupowałam w Kauflandzie, bo sobie w ostatniej chwili przypomniałam, że mam tyle świeczek, a nie mam czym ich odpalić, a zawsze o takiej godzinie sobie przypominam, że wszystko jest po prostu zamknięte. A tak to są zakupy do domu, ale jeszcze tu się płyn micelarny znalazł, to od razu Wam pokażę, słuchajcie, garnier. Jest to mój ulubiony, najlepszy płyn micelarny, za 12 zł był na przecenie, więc jest to dość dobra cena. No i tutaj, słuchajcie, ostatnie rzeczy już z Rossmana są przed nami. Uwaga, kupiłam patelnię. W ogóle w English Home były śliczne patelnie. Już początkowo ją kupiłam, ale później zobaczyłam, że nie doczytałam, że ona nie jest na indukcję, musiałam ją zwrócić, były różowe, pastelowe. Ale skusiłam się na takie patelnie z Rossmana. Słuchajcie, dlaczego? Ponieważ była przecena. To jest taki materiał nowy, nie mam pojęcia, jak to się nazywa, ale dużo teraz patelni takich spotykam, właśnie takie ciapate, takie kropkowane. I mam tak, patelnie o wymiarze 24, 95 i 28. Dziewczyny, mówię Wam o tym, ponieważ jeżeli ktoś chce kupić patelnie, to naprawdę teraz one są na przecenie. I ta mała kosztowała 30 zł, a ta kosztowała 40 zł, więc uważam, że jak na patelnie jest to bardzo, bardzo tanio. Nadają się na każdą kuchenkę. Elektryczna, gazowa, ceramiczna, indukcyjna. No i są szare, także spoko. Akurat będą mi pasowały. Ja już mam jakieś dwie patelnie, ale stwierdziłam, że kolejne mi się przydadzą. Moja mama też powiedziała, że jakbym ewentualnie później ich nie chciała, to może ode mnie je zabrać, bo też by jej się przydało. Ej, tak mówię, tyle tych zakupów, a ja już wszystko pokazałam. Dajcie mi koniecznie znać, co Wam się najbardziej podobało. Jaki sklep do domu może polecacie w Wrocławiu? Widziałam jakiś sklep Homla? Nie znałam go, także też na pewno muszę zajść w Pasażu chyba. On był. Jeżeli chodzi o te zakupy, dajcie znać, co Wam się najbardziej podobało, bo mi najbardziej chyba podobał się flaming. Jest to po prostu moja taka rzecz. Piękna, piękna. No i dajcie znać, co ostatnio kupiliście fajnego, a jeżeli widzicie jakieś rzeczy z flamingami, to na pewno piszcie mi zawsze pod moimi filmami, obojętnie pod jakim filmem, jestem fanką flamingów i uwielbiam i zawsze będę gadżety różne z flamingowe kupowała. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Jeśli film się podobał, poproszę o kciuki w górę. Zapraszam do zasubskrybowania kanału. Na dole czerwony przycisk subskrybuj, żeby być na bieżąco i dzwoneczek. Wtedy wszystkie filmiki będą Wam się wyświetlały. Dzięki za oglądanie. Raz jeszcze buziaki. Pa, pa!